Liebe Geschwister, wir haben ein sehr schönes Lied zu Beginn dieser Zusammenkunft gesungen. Bracia i siostry, śpiewaliśmy piękną pieśń na początku. Wir haben dieses Liederbuch nicht im Liederbuch geistlich, dieses Lied nicht in unserem Liederbuch geistliche Lieder. Niestety tej pieśni nie mamy w naszym śpiewniku. Aber ich kenne dieses Lied sehr gut aus der Zeit der Sonntagsschule. Ale znam tą pieśń bardzo dobrze z czasów, gdy chodziłem na szkółkę niedzielną. Als ich zur Sonntagsschule ging, hatten wir dieses Lied in unserem Sonntagsschulliederbuch. Tą pieśń mieliśmy w naszym śpiewniku, którego używaliśmy na szkółce niedzielnej. Ich habe das Lied jahrzehnte nicht gesungen. Przez, można powiedzieć, dziesiątki lat nie śpiewałem tej pieśni. Aber es kamen gerade beim Singen manche Erinnerungen hoch. Ale właśnie przy teraz, gdy ją mogłem z wami śpiewać, to pewne wspomnienia mi powróciły. Und mich hat besonders die letzte Strophe angesprochen. I szczególnie ujęła mnie ta ostatnia zwrotka. Wo wir davon gesungen haben, dass wir die Früchte tragen mögen, so schön und vielerlei. I gdzie śpiewaliśmy o tym, że by ten owoc nasz wspaniale mógł się lśnić. Und wir wollen heute Nachmittag einige Stellen miteinander lesen, die etwas mit dem Fruchtbringen zu tun haben. I chcielibyśmy przeczytać dzisiaj kilka miejsc, które wiążą się z przynoszeniem owocu. Jetzt hoffe ich nur, dass in der polnischen Übersetzung auch Frucht steht, wie es im Deutschen steht. Mam tylko teraz nadzieję, że w waszym tłumaczeniu w tych samych miejscach też jest mowa o owocu. Wir fangen an in Johannes 15. Otwórzmy Ewangelię Jana, 15 rozdział. Vers 1 und 2. Pierwszy i drugi wiersz, Jana 15:1. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Vers 5. Piąty wiersz. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owoców, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Vers 8. Ósmy wiersz. Przez to uwielbiony będzie ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Und Vers 16. I szesnasty wiersz. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Dieses Kapitel beginnt mit der Aussage, ich bin der wahre Weinstock. Ten rozdział zaczyna się słowami, ja jestem prawdziwym krzewem winnym. Das ist der Jesus, der spricht. Nim jest Pan Jezus, który mówi. Und der hier zunächst etwas zeigt von dem, was er ist. I on najpierw pokazuje nam coś z tego, kim on jest. Israel im Alten Testament war ein Weinstock. Izrael w Starym Testamencie był właśnie tym krzewem winnym. Und Gott suchte Frucht von diesem Weinstock. I Bóg szukał owocu z tego krzewu. Aber dieser Weinstock Israel hat keine Frucht gebracht. Ale ten krzew winny Izrael nie przyniósł owocu. Und jetzt kommt der Jesus und sagt, ich bin der wahre Weinstock. I teraz przychodzi Pan Jezus i mówi, ja jestem tym krzewem winnym. Wenn je einer in seinem Leben Frucht gebracht hat für Gott, dann war es der Jesus. Jeśli ktokolwiek kiedyś w swoim życiu przyniósł owoc dla Boga, to był nim właśnie Pan Jezus. Alles, was der Jesus getan hat, war zur Freude Gottes. Wszystko, co Pan Jezus uczynił, było ku radości Bożej. Frucht zu bringen bedeutet zur Freude Gottes zu sein. Przynosić owoc to oznacza być radością dla Boga. Wenn wir Früchte ernten, dann freuen wir uns daran. Jeśli zbieramy żniwa, to cieszymy się z tego. Wir genießen sie. Bo możemy cieszyć się z tych owoców. Das ist natürlich eine Illustration, die die Bibel gebraucht. To jest oczywiście ilustracja, której Biblia używa. Und sie zeigt uns, dass etwas da ist, was zur Freude Gottes ist, zum Genuss Gottes. I pokazuje nam, że jest tutaj coś, z czego Bóg może się cieszyć. Nun, bei dem Herrn Jesus war alles zur Freude Gottes. U Pana Jezusa wszystko było ku radości Bożej. Und wenn wir über Fruchtbringen nachdenken, dann denken wir zuerst an den Herrn Jesus. Jeśli myślimy o kimś, kto przynosi owoc, to w pierwszej kolejności o Panu Jezusie. Er ist uns auch in dieser Sache ein vollkommenes Beispiel. I w tej sprawie, w tym aspekcie jest on dla nas tym doskonałym przykładem. Bei
ihm kam nichts anderes als Frucht für Gott hervor aus seinem Leben. Z jego życia nie wypływało nic innego, jak tylko te owoce, owoc dla Boga. Aber in diesem Kapitel spricht der Jesus natürlich nicht über sein Fruchtbringen, sondern über das Fruchtbringen der Jünger. Ale w tym rozdziale Pan Jezus nie mówi o swoim owocu, ale mówi o tym owocu swoich uczniów. Der Jesus spricht hier zu seinen Jüngern und fordert sie auf, Frucht zu bringen. Pan Jezus mówi do nich i wzywa ich, aby wydawali albo przynosili ten owoc. Er möchte, dass im Leben der Jünger etwas gefunden wird, was zur Freude Gottes ist. On chce, aby w życiu uczniów było znalezione coś, co będzie dla radości Bożej. Wir haben in Vers 2 gelesen, dass da eine Rebe ist, ein Mensch, ein Gläubiger, der Frucht bringt. I w drugim wierszu czytaliśmy o tej latorośli, która przynosi owoc. Dann haben wir gelesen in Vers 2, dass er mehr Frucht bringt. W drugim wierszu czytaliśmy, aby wydawała obfitszy owoc. In Vers 5 ist dann die Rede von viel Frucht. W piątym wierszu jest mowa o wielu czy wiele owocu. In Vers 8 ist nochmal die Rede von viel Frucht. W ósmym wierszu jeszcze raz jest mowa o obfitym owocu. Und in Vers 16 haben wir etwas gelesen von bleibender Frucht. A w 16 wierszu czytaliśmy o trwałym owocu. Da sehen wir einmal eine Steigerung. Więc widzimy najpierw wzrost. Frucht, mehr Frucht und viel Frucht. Owoc, dużo owocu, wiele owoców. Und zweitens sehen wir etwas von der Konstanz der Frucht. Die Frucht soll bleibend sein. I na koniec widzimy, że o tej stałości, by ten owoc trwał, by on pozostał. Gott gibt sich nicht mit wenig zufrieden. Bóg nie zadowala się czymś małym. Er möchte, dass sich das Fruchtbringen bei uns steigert. Bóg chce, aby to przynoszenie owoców w nas wzrastało. Und Gott möchte auch nicht, dass das Fruchtbringen mal viel und mal wenig ist, sondern dass es konstant ist. I Bóg też nie chce, aby ten owoc, który przynosimy, było raz więcej, raz mniej, tylko by to było stałe. Und hier in diesem Abschnitt lernen wir auch, was das Ziel ist, Frucht zu bringen. I w tym urywku, w tym rozdziale uczymy się też, jaki jest cel tego przynoszenia owocu. Wir haben in Vers 8 gelesen, hierin wird mein Vater verherrlicht. W ósmym wierszu czytaliśmy, przez to uwielbiony będzie Ojciec mój. Das ist der Hauptgedanke beim Fruchtbringen. To jest ta główna myśl przy wydawaniu owoców. Dass in unserem Leben etwas gefunden wird, durch das der Vater verherrlicht wird. Że i również w naszym życiu może być znalezione coś, w czym Ojciec będzie uwielbiony. Was bedeutet das, dass der Vater verherrlicht wird? Co to oznacza, że Ojciec będzie uwielbiony? Das bedeutet, dass in unserem Leben etwas von unserem himmlischen Vater sichtbar wird. To oznacza, że w naszym życiu będzie widzialne coś, dass etwas in unserem Leben von unserem himmlischen Vater sichtbar wird. Aby coś z naszego niebiańskiego Ojca było widzialne w naszym życiu. Verherrlichen bedeutet, dass man die Schönheit einer Person darstellt. Uwielbienie pewnej osoby oznacza, że przedstawiamy coś z piękności tej osoby tutaj w sobie, z sobą. Wir kennen das gut, der Herr Jesus hat Gott verherrlicht. Znamy to dobrze. Pan Jezus uwielbił Boga. Das heißt, er hat gezeigt, wer Gott ist. To oznacza, pokazał, kim Bóg jest. Und wenn wir jetzt den Vater verherrlichen, jeśli my teraz uwielbiamy Ojca, dann zeigen wir, wer der Vater ist. To pokazujemy, kim jest Ojciec. Dann wird in unserem Leben sichtbar, dass Gott Licht ist und dass Gott Liebe ist. To wtedy będzie widzialne, że Bóg jest światłem i Bóg jest miłością. Das ist das höchste Ziel für unser Leben hier auf dieser Erde, dass Gott der Vater verherrlicht und gesehen wird. To jest ten najwyższy cel w naszym życiu, aby Bóg był widzialny w nas. Und dieser Abschnitt macht uns auch deutlich, dass es zum Fruchtbringen eine ganz wesentliche Voraussetzung gibt. I ten rozdział pokazuje nam też, że przynoszenie tego owocu to jest pewnego rodzaju wyzwanie. Und diese Voraussetzung ist die lebendige Beziehung zu dem Herrn Jesus Christus, dem wahren Weinstock. I ten, to przynoszenie owocu, diese Voraussetzung ist die lebendige Beziehung zu dem wahren Weinstock Jesus. I to wyzwanie jest tym żywym,
połączeniem z tym prawdziwym krzewem Panem Jezusem. Wir haben Vers 5 gelesen, außer mir oder ohne mich könnt ihr nichts tun. W piątym wierszu pod koniec czytaliśmy, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Ohne den Herrn Jesus können wir keine Frucht bringen. Bez Pana Jezusa nie przyniesiemy żadnego owocu. Aber mit dem Herrn Jesus, in Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, können wir viel Frucht bringen. Ale z Panem Jezusem, w społeczności z Nim, możemy przynieść wiele owocu. Wie bleiben wir als Jünger in praktischer Lebensbeziehung zu unserem Herrn? W jaki sposób jako uczniowie możemy być w tym praktycznej, możemy być w praktycznej społeczności z naszym Panem? Indem wir die tägliche Gemeinschaft mit ihm praktizieren. W ten sposób, że będziemy praktykowali tą codzienną społeczność z Nim. Und Gemeinschaft praktizieren wir, wenn wir offene Ohren für Gottes Wort haben. A tą społeczność praktykujemy przez to, gdy będziemy mieli otwarte uszy na Niego und wenn wir im Gebet zu Gott reden. I gdy w modlitwie będziemy rozmawiali z Bogiem. Gemeinschaft mit Gott hat zwei Seiten. Społeczność z Bogiem ma dwie strony. Gott redet zu uns und wir hören. Bóg mówi do nas, a my słuchamy. Wir reden zu Gott und Gott hört. A druga strona, my mówimy do Boga i Bóg słucha. Wenn diese Gemeinschaft mit Gott praktiziert wird, dann können wir Frucht bringen. Jeśli ta społeczność jest praktykowana, to wtedy możemy przynosić owoc. Wir können das vergleichen mit einem Rohr, durch das Wasser fließt. Możemy to porównać z rurą, którą płynie woda. Und zwar ein Rohr, das einmal nach oben geht und einmal nach unten geht. I ta rura raz idzie w górę i potem schodzi w dół. Wenn dieses Rohr sauber ist, dann kann viel Wasser fließen. Jeśli ta rura będzie miała odpowiednią średnicę, odpowiedni przepływ, to wiele wody może przez nią przelecieć, przepłynąć. Wenn das Rohr verschmutzt ist, fließt weniger Wasser. Jeśli będzie zabrudzona, zatkana, to wtedy mniej, znacznie mniej wody przez nią płynie. Wenn das Rohr verstopft ist, fließt überhaupt kein Wasser mehr. A jeśli się zatka, to nic nie będzie przez nią płynąć. Deshalb sagt der Herr Jesus, dass er die Reben reinigt. I dlatego Pan Jezus mówi, że oczyszcza tą latorość. Ich habe jetzt ein anderes Bild gebraucht, um das zu illustrieren. Użyłem innego teraz obrazu, by to zilustrować. Ich bin kein Weinexperte. Nie jestem ekspertem od winorośli. Aber das mit dem Wasser und dem Rohr, das verstehen wir alle gut. Ale z tą wodą, która płynie rurą, to każdy potrafi zrozumieć. Ein verstopftes Rohr muss gereinigt werden, damit wieder das Wasser fließt. Ta zatkana rura musi być odetkana, by ta woda mogła na nowo nią płynąć. Wenn unsere Beziehung zu Gott verstopft ist, dann muss sie gereinigt werden. Jeśli nasz związek, nasza społeczność z Bogiem jest zatkana, to musimy to oczyścić. Und deshalb sagt der Herr hier, dass der Vater die Reben reinigt. I dlatego tutaj Pan Jezus mówi, że Ojciec oczyszcza. So viel weiß ich vom Weinbau, dass das Reinigen der Reben für die Reben schmerzhaft sein kann. O tyle, na ile się zdołałem dowiedzieć, to wiem, że to oczyszczanie latorośli jest bolesne dla tego drzewa. Wenn Gott, czy krzaku, wenn Gott unser Rohr sauber machen muss, tut das manchmal weh. I również gdy Bóg musi ten kanał odetkać, to też to czasem boli. Aber Gott tut das, damit wir Frucht bringen. Ale Bóg czyni to, abyśmy przynosili ten owoc. Damit wir mehr Frucht bringen, damit wir viel Frucht bringen. Abyśmy więcej przynosili owocu, abyśmy obficie ten owoc przynosili. Jetzt wollen wir zu einer zweiten Stelle gehen, im Kolosserbrief. Przejdźmy do drugiego miejsca z listu do Kolosan. Zwar lesen wir aus Kolosser Kapitel 1. Pierwszy rozdział. Vers 10. 10 wiersz, Kolosan 1:10. Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Hier geht es um die Frage, wer kann eigentlich Frucht bringen? Tutaj jest mowa o, czy pytanie postawione, kto w zasadzie może przynieść ten owoc? Vielleicht denken wir, Frucht bringen, das ist etwas für gereifte und gewachsene Christen.
Może ktoś sobie myśli, że przynoszenie owocu to jest zadanie dla tych dojrzałych, doświadczonych chrześcijan. Aber dieser Vers macht uns klar, dass das nicht so ist. Ale ten wiersz uzmysławia nam, że tak nie jest. Ich möchte jetzt nicht über die anderen Dinge dieses Verses sprechen, ich möchte nur einen Punkt betonen. Tylko jeden punkt tutaj chciałbym podkreślić w tym wierszu. Zum Fruchtbringen muss man kein gereifter Christ sein. Aby przynosić owoc, nie trzeba być nie wiadomo jak doświadczonym czy dojrzałym chrześcijaninem. Wenn wir den Vers lesen, dann fällt uns auf, dass es heißt, dass wir in jedem guten Werk Frucht bringen und wachsen. Jeśli się przyjrzymy dokładnie, to czytamy, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając. Also hier steht zuerst Frucht bringen. A więc tu jest najpierw wydając owoc. Und dann steht da wachsen. A potem jest napisane i wzrastając. Sag mal, ist das nicht ziemlich unlogisch? Powiedzcie, czy to nie jest czasem nielogiczne? In der Natur ist das doch anders, oder? W naturze jest inaczej. Habt ihr schon mal eine Pflanze gesehen, die zuerst Frucht bringt und dann wächst? Czy widzieliście może jakąś roślinę, która najpierw wydaje owoc, a potem dopiero rośnie? In der Natur wächst zuerst die Pflanze und dann kommt die Frucht. W naturze najpierw roślina rośnie, a potem przynosi owoc. Das ist so ein Beispiel dafür, dass wir die Bibel genau lesen müssen. To jest przykład na to, że Biblię musimy czytać uważnie. Und manchmal stoßen wir auf Dinge, die erscheinen uns unlogisch. I czasami potykamy się o rzeczy, które wydają nam się nielogiczne. Aber die sind nicht unlogisch. Ale one wcale nie są nielogiczne. Paulus hat diese Reihenfolge unter der Leitung des Heiligen Geistes ganz bewusst so geschrieben. Paweł tą kolejność tutaj zapisał pod przewodnictwem Ducha Świętego całkowicie świadomie. Frucht bringen und wachsen. Przynosić owoc i wzrastać. Natürlich stimmt das andere auch, wachsen und Frucht bringen. Oczywiście ta druga kolejność, wzrastać i przynosić owoc, też jest właściwa. Aber hier betont Paulus die andere Reihenfolge. Ale tutaj Paweł podkreśla inną kolejność. Und was wir daraus lernen, ist dieses. A to, czego się z tego możemy uczyć, to man muss eben nicht erst einen langen Wachstumsprozess hinter sich haben, bevor man Frucht bringen kann. Że nie trzeba mieć jakiegoś nie wiadomo jak wielkiego procesu wzrostu, aby móc przynieść jakiś owoc. Der jüngste Gläubige kann schon Frucht bringen. Ten najmłodszy wierzący może już przynosić owoc. Und indem er Frucht bringt, wächst er. I właśnie przynosząc ten owoc, on też wzrasta. Geistlich gesehen ist Frucht bringen eine Möglichkeit zum Wachstum. Z duchowego punktu widzenia przynoszenie owocu jest jednym ze sposobów, by wzrastać. Jetzt gehen wir zu einer weiteren Stelle im Hebräerbrief. Otwórzmy teraz list do Hebrajczyków. Kapitel 13. 13 rozdział. Und jetzt geht es um die Frage, was ist denn eigentlich Frucht? I teraz pytanie brzmi, czym jest ten owoc? Vielleicht habt ihr schon gedacht, wir haben viel über Frucht gehört, aber noch gar nicht richtig, was das denn eigentlich ist. Może sobie pomyśleliście, no już tyle mówimy o tym owocu, ale tak naprawdę, co to jest ten owoc? Und die nächsten beiden Stellen, die wir lesen, zeigen uns etwas davon, was Frucht bedeutet. I te dwa następne teraz miejsca, które przeczytamy, pokazują nam, co znaczy ten owoc, co to jest. Wir lesen Hebräer 13, Vers 15. 13 rozdział Hebrajczyków, 15 wiersz. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Okay, dann liest den zweiten Satz da auch noch. I 16 wiersz. A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej, takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Hier sehen wir eine Seite von dem, was es bedeutet, Frucht zu bringen. Tutaj widzimy jedną stronę tego, co oznacza przynosić owoc. Daran hätten wir vielleicht nicht zuerst gedacht. O tym być może nie pomyślelibyśmy w pierwszej kolejności. Aber Gott spricht von der Frucht der Lippen. Ale Bóg tutaj mówi o owocu warg. Und das zeigt uns, welch einen hohen Stellenwert der Lob und Preis für Gott hat. I to nam pokazuje, jak wielką rzeczą, jak wysokie miejsce ma to chwalenie. Es geht hier um Opfer des Lobes und dann wird gesagt, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Tu jest mowa o tej ofierze pochwalnej, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię.
Seinen Namen bekennen bedeutet seinen Namen zu loben oder zu preisen. Wyznaję jego imię, to oznacza chwalić, wysławiać jego imię. Da sehen wir, es hat einen hohen Stellenwert für Gott, dass wir ihn loben und preisen. To oznacza, że to ma dla Boga wielką wartość, gdy go chwalimy i słonimy. Und zwar, dass wir dieses Lob auch aussprechen. Gdy my to wypowiadamy. Das tun wir, wenn wir Gott im Gebet loben und preisen. To możemy czynić w modlitwie. Das tun wir, wenn wir ein Loblied singen. To możemy czynić, gdy śpiewamy pieśń pochwalną. Natürlich können wir Gott in unseren Herzen loben und preisen. Oczywiście możemy Boga sławić i wielbić w naszych sercach. Wir können auch in unseren Herzen singen. Możemy też śpiewać w naszych sercach. Das hat auch einen hohen Wert für Gott. To też ma wielką wartość dla Boga. Aber hier geht es konkret um die Frucht der Lippen, das ausgesprochene Lob. Ale tu konkretnie jest mowa o owocu warg, czyli o tym, co wypowiadamy. Gott wartet darauf, dass wir ihn loben und preisen. Bóg czeka na to, abyśmy go chwalili i wysławiali. Und dazu haben wir allen Grund. I mamy ku temu wszelkie powody. Gott hat so viel für uns getan, Bóg uczynił dla nas tak wiele, dass wir ihn unser Leben lang loben und preisen sollen. Że powinniśmy go przez całe nasze życie wysławiać i chwalić. Wir können das gemeinsam tun. Możemy to czynić wspólnie. Und wir können das auch persönlich tun. Ale i każdy osobiście. Hier heißt es, wir sollen das stets oder immer oder dauerhaft tun. Tutaj czytamy, że mamy to czynić ciągle, nieustannie. Also unser ganzes Leben soll ein Lobpreis für Gott sein. A więc całe nasze życie ma być tą pieśnią pochwalną dla Boga. Es ist etwas Schönes, wenn wir das persönlich für uns in unserem Leben tun. To jest coś pięknego, jeśli to czynimy osobiście w naszym życiu. Es ist schön, wenn wir das in unseren Familien tun. To jest piękne, jeśli czynimy to w naszych rodzinach. Und es ist natürlich etwas Besonderes, wenn wir das als örtliche Versammlung tun. I jest to piękne, jeśli czynimy to jako miejscowe zgromadzenie. Wenn wir am Sonntagmorgen zusammenkommen, um an den Tod unseres Herrn zu denken, seinen Tod zu verkündigen, ist das eine gute Gelegenheit, Gott zu preisen. Jeśli zbieramy się, aby wspólnie w niedzielę rano obchodzić pamiątkę śmierci Pana, jest to bardzo dobra okazja ku temu. Der eigentliche Grund, sonntags morgens versammelt zu sein, ist der Tod des Herrn zu verkündigen. W zasadzie właściwym powodem, by tutaj schodzić się w niedzielę rano, to jest ogłaszać śmierć Pana. Aber es ist fast unmöglich, das zu tun, ohne Gott zu loben und zu preisen. Ale praktycznie jest to niemożliwe, by to uczynić bez chwalenia i sławienia Boga. Ein kleiner Nebengedanke. Mała myśl poboczna. Wir sprechen manchmal von Anbetung. Czasem mówimy o uwielbieniu. Wir sprechen manchmal von Lob und Preis. Czasem mówimy o tej pieśni, o tej o chwaleniu i sławieniu. Und wir sprechen manchmal von Danken. I czasami mówimy o dziękowaniu. Wir benutzen diese drei Ausdrücke auch in unseren Gebeten. I często te wyrażenia używamy w naszych modlitwach. Wir beten Gott an. Uwielbiamy Boga. Wir preisen ihn oder wir loben ihn. Sławimy albo chwalimy go. Und wir danken ihm. I dziękujemy mu. Es ist ein kleiner Unterschied zwischen diesen drei Ausdrücken. Między tymi trzema wyrażeniami jest mała różnica. Es fängt an mit dem Dank. Zaczyna się od dziękczynienia. Wofür bedankt man sich? Za co się dziękuję? Man bedankt sich für etwas, was man bekommen hat. Dziękuję się za coś, co się dostało. Wenn wir Gott danken, dann danken wir Gott für das, was er uns gegeben hat. Jeśli Bogu dziękujemy, to dziękujemy za to, co on nam dał. Zum Beispiel Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Na przykład Bogu niech będą dzięki za niewysławiony dar jego. Es ist klar, wir haben sehr viel Grund Gott zu danken für das, was er uns geschenkt hat. To jest jasne, że mamy Bogu za co dziękować, za to, co on uczynił. Dafür, dass er uns den Jesus gegeben hat. Za to, że on dał nam Pana Jezusa. Dafür, dass er uns ein großes Heil gegeben hat. Za to, że on nam darował tak wielkie zbawienie. Dafür, dass er uns reichlich segnet. Że on nas tak obficie błogosławi. Dafür danken wir Gott. Za to Bogu dziękujemy. Die nächste Stufe ist Gott zu loben und zu preisen. Kolejnym, jak gdyby, stopniem jest Boga schwalić i sławić. Wofür lobt man jemanden? Za co chwali się kogoś czy sławi? Man lobt jemanden, wenn er etwas Gutes getan hat.
sławi i chwali się kogoś, jeśli ten ktoś coś dobrego uczynił. Das muss nicht unbedingt etwas sein, was ich bekommen habe, aber was jemand getan hat, dafür wird er gelobt. To nie musi być coś, co ja konkretnie otrzymałem, ale jeśli ktoś coś takiego dobrego uczynił, to za to się go chwali i sławi. Also wenn ein Kind zum Beispiel aus der Schule kommt und hat eine sehr gute Zensur in einer Klassenarbeit bekommen. Na przykład, gdy dziecko przychodzi ze szkoły i dostało dobrą ocenę ze sprawdzianu, dann loben wir das Kind. To chwalimy dziecko. Wir sagen, das hast du gut gemacht. I mówimy mu, dobrze napisałeś. Das ist Lob. To jest pochwała. Oder Preis. Czy sławienie. Das ist das, was wir hier in Hebräer 13 haben. To jest właśnie to, co mamy w Hebrajczyków 13. Nun, wir haben nicht nur Grund, Gott zu danken. A więc mamy powód nie tylko, by Bogu dziękować, sondern wir haben auch Grund, Gott zu loben für das, was er getan hat. Ale możemy go chwalić za to, co on uczynił. Und dann kommt die dritte Stufe. I następnie mamy trzeci stopień. Das ist Anbetung. To jest uwielbienie. Was ist Anbetung? Co to jest uwielbienie? Wir beten Gott an für das, was er ist. Uwielbiamy Boga za to, kim on jest. Das ist das Höchste. To jest najwyższy punkt. Noch einmal Dank für das, was wir bekommen haben. Jeszcze raz. Dziękczynienie za to, co otrzymaliśmy. Lobpreis für das, was Gott tut. Pieśń pochwalna za to, co Bóg czyni. Aber Anbetung für das, was Gott ist. Ale uwielbienie za to, kim Bóg jest. Dann vergessen wir uns selbst ganz. I w tym zapominamy o nas. Dann sind wir mit dem beschäftigt, was Gott ist. Wtedy zajęci jesteśmy tym, kim Bóg jest. Und das ist vielleicht das höchste in unserem Leben. I to być może to prawdopodobnie jest coś najwyższego, co może być w naszym życiu. Hier geht es um Lobpreis. Tutaj jest mowa o tej ofierze pochwalnej und um Frucht unserer Lippen. I o owocu warg. Wir haben eben gesehen, Gott wird dadurch verherrlicht. I to, co mówiliśmy, Bóg jest przez to wysławiony. Wenn wir Gott lob preisen, dann verherrlichen wir Gott. Jeśli chwalimy Boga, to wtedy wysławiamy Go. Dann sprechen wir über das, was Gott getan hat. To wtedy mówimy o tym, co On uczynił. Und Gott möchte geben, dass viel von dieser Frucht der Lippen bei uns gefunden wird. I Bóg chce, aby wiele tego, z tego owocu warg było u nas znalezionych. Dabei ist es natürlich klar, dass es aus dem Herzen kommen muss. I jest tu jasne, że to musi wychodzić z serca. Es soll nicht nur eine Sache unserer Lippen sein. To nie ma być tylko wypowiedziane przez usta, sondern es muss aus dem Herzen kommen. Ale to musi pochodzić z serca. Gott wirft seinem Volk Israel einmal vor, ihr ehrt mich mit den Lippen. Bóg zarzucił kiedyś swojemu ludowi, chwalicie mnie ustami. Aber euer Herz ist weit weg von mir. Ale wasze serce jest daleko ode mnie. Es ist klar, das ist nicht gemeint. I jasnym jest dla nas, że nie o tym tu jest mowa. Jetzt gehen wir zum Galaterbrief. Przejdźmy do listu do Galacjan. Galater 5. Piąty rozdział. Vers 22. 22 wiersz. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. Ist ein bekannter Vers, nicht wahr? Znany wiersz, prawda? Gibt's jemand, der diesen Vers auswendig kann hier? Jest ktoś tutaj, kto zna ten wiersz na pamięć? Eine gute Übung, diesen Vers auswendig zu lernen. To jest dobre ćwiczenie, by się uczyć się tego wiersza na pamięć. Ich kann mich erinnern, als ich ein Kind war. Dobrze sobie przypominam, gdy byłem dzieckiem. Vielleicht war ich 10 Jahre alt. Może 10 lat. Wir waren irgendwo im Urlaub. Gdzieś byliśmy na urlopie. Und mein Vater hat gesagt, am Ende des Urlaubs könnt ihr, meine Schwester und ich, könnt ihr diesen Vers auswendig. I tata powiedział, jak będziemy stąd wyjeżdżali, do mnie i do siostry, to ten wiersz macie umieć na pamięć. Wir haben ihn tatsächlich auswendig gelernt. Nauczyliśmy się go na pamięć. Und so oft wiederholt. I tak często powtarzaliśmy, dass man uns wahrscheinlich heute nachts wecken könnte und wir könnten diesen Vers sagen. Że dzisiaj w nocy, gdybyście mnie obudzili, to bez problemu bym to powiedział. Aber diesen Vers sagen zu können ist natürlich die eine Sache. Ale umieć na pamięć ten list, ten wiersz, to jest jedna sprawa. Das zu praktizieren ist die andere Sache. A urzeczywistniać to jest druga rzecz. Hier sehen wir jetzt eine andere Seite von dem, was Frucht bringen bedeutet. Tutaj widzimy inną stronę tego, co czym jest przynoszenie owoców. Wir sehen, hier geht es um Wesensmerkmale oder Charakterzüge.
Tutaj jest mowa o cechach. Und das Ganze wird genannt die Frucht des Geistes. I ta całość jest nazwana owoc ducha. Hier steht nicht die Früchte des Geistes, sondern hier steht die Frucht des Geistes. Tu nie jest napisane owoce w liczbie mnogiej, tylko owoc w liczbie pojedynczej. Wir merken sofort, wenn wir diese neun Stücke anschauen, das sind Wesensmerkmale des Herrn Jesus. I gdy to spojrzymy na to, od razu zauważymy, że są to cechy Pana Jezusa. Und der Heilige Geist möchte, dass in unserem Leben etwas gesehen wird von dem Herrn Jesus. I Duch Święty chce, aby w naszym życiu było coś widzialne z Pana Jezusa. Das ist diese Seite der Frucht, die wir sehen. To jest ta strona owocu, który widzimy. Gott möchte in deinem und meinem Leben etwas von den Vorzügen des Herrn Jesus sehen. Bóg chce w twoim i moim życiu widzieć coś z cech Pana Jezusa, z przymiotów Pana Jezusa. Wir könnten über diese neun Stücke jetzt sehr lange sprechen. I moglibyśmy tutaj o tym mówić bardzo długo. Das möchte ich nicht tun. Nie chcę teraz o tym tego rozważać. Wir wollen sie nur ganz kurz anschauen. Tylko krótko spójrzmy. Das erste ist die Frucht des Geistes ist Liebe. Pierwszym punktem jest miłość. Und wir verstehen sofort, hier geht es nicht darüber. Nicht darum, über Liebe zu sprechen, sondern Liebe zu praktizieren. I od razu rozumiemy, że nie jest tutaj mowa o tym, byśmy rozmawiali o miłości, tylko byśmy to urzeczywistniali. Lieb zu lieben bedeutet zu geben. Miłować to oznacza dawać. Johannes 3, Vers 16. Gott hat geliebt und Gott hat gegeben. Jana 3:16. Bóg umiłował, Bóg dał. Efezjan 5, Chrystus hat geliebt und gegeben. Efezjan 5, Chrystus umiłował, Chrystus dał. Zu lieben bedeutet zu geben. Miłować oznacza dawać. Nun, der Jesus hat uns vorgelegt, was es bedeutet zu lieben. Pan Jezus pokazał nam, co to oznacza miłować. Selbstlos zu lieben. Nie miłować siebie samego. Geht nicht um egoistische Liebe, sondern um selbstlose Liebe. Tu nie chodzi o tą egoistyczną miłość do siebie, tylko wypływającą na zewnątrz. Und ein Teil der Frucht des Geistes ist diese Liebe. I jednym z części tego owocu ducha jest miłość. Gott möchte, dass wir als Glaubensgeschwister untereinander eine intensive, echte Liebe haben. Bóg chce, abyśmy jako współwierzący mieli wobec siebie tą prawdziwą miłość. Dass wir bereit sind, uns einander zu geben. Abyśmy byli gotowi poświęcić się jeden dla drugiego. Die Frucht des Geistes ist Freude. Tym owocem ducha jest radość. Auch das sehen wir vollkommen im Leben des Herrn Jesus. Również i to doskonale widzimy w życiu Pana Jezusa. Er hatte eine tiefe Freude. On miał głęboką radość. Obwohl seine Lebensumstände sehr schwierig waren. Mimo tego, że okoliczności jego życia były bardzo trudne. Der Jesus möchte, dass seine Freude in uns ist. Pan Jezus chce, aby Jego radość była w nas. Und unsere Freude völlig wird. I nasza radość by była zupełna. Das lesen wir in Johannes 17. To czytamy w Jana 17. Unsere Lebensumstände sind manchmal sehr schwierig. Bo okoliczności naszego życia czasem są bardzo ciężkie. Sie sind manchmal sehr notvoll und leidvoll. Pełne biedy i pełne bólu. Und doch wollen wir uns die innere Freude nicht nehmen lassen. A jednak nie pozwólmy, aby ktoś zabrał tą wewnętrzną radość. Paulus war im Gefängnis in Rom. Paweł był w więzieniu w Rzymie. Und aus diesen Umständen heraus schreibt den Brief der Freude. I w tych okolicznościach pisze ten list miłości. Den Brief an die Philipper. List do Filipian. Das dritte Stück ist Friede. Trzeci punkt to jest pokój. Der Jesus war nicht nur in tiefer Freude, sondern er war auch in tiefem Frieden. Pan Jezus był nie tylko w wielkiej radości, ale miał wielki pokój. In Johannes 14 sagt er: Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. W Jana 14 pisze: Pokój daję wam, mój pokój wam daję. Der Jesus war immer in innerer Ruhe. Pan Jezus zawsze był w tym wewnętrznym spokoju. Auch wenn es in seinem Leben sehr stürmisch wurde. Nawet jeśli jego życie prowadziło przez sztormy. Wir denken an die Überfahrt über den See im Sturm. Na przykład, gdy płynęli w czasie tego sztormu przez jezioro. Die Jünger schreien vor Angst. Uczniowie krzyczeli ze strachu. Und der Jesus schläft auf einem Kopfkissen. A Pan Jezus śpi na poduszce. Und in Johannes 14, wo er sagt, meinen Frieden gebe ich euch. I w tym Jana 14, gdzie Pan Jezus mówi: Pokój mój daję wam. Da sagt er anschließend: Euer Herz
werde nicht bestürzt, seid auch nicht furchtsam. To dodaje tam, niechaj się nie trwoży serce wasze. Es ist auch eine Frucht, des, ein Teil der Frucht des Geistes, wenn wir diese, diesen Frieden genießen. To jest też jeden z części tego owocu, gdy się cieszymy tym pokojem. Das nächste Stück ist Langmut. Kolejny punkt to cierpliwość. Langmut bedeutet Geduld mit Menschen zu haben. To oznacza mieć, być cierpliwym wobec ludzi. Und wer hat so viel Geduld mit den Menschen gehabt wie der Jesus? A kto miał tyle cierpliwości z ludźmi jak Pan Jezus? Und wenn wir an uns denken, hatte Jesus immer noch sehr viel Geduld und Langmut mit uns. Spójrzmy na siebie. Pan Jezus ciągle jest wobec nas cierpliwy. Er wird nicht gleich ungeduldig. On nie niecierpliwi się. Und auch davon dürfen wir lernen. I również i tutaj możemy się uczyć. Frucht des Geistes ist auch Langmut. A więc tym owocem ducha jest też cierpliwość. Ist Geduld mit Mensch. Jego cierpliwość z ludźmi. Ist er, wenn Gott uns Kinder gegeben hat, dann lehrt er uns Langmut. Wiecie, jeśli Bóg daje nam dzieci, to uczy nas cierpliwości. Mit Kindern braucht man viel Geduld. Bo jeśli są dzieci, to trzeba wiele cierpliwości. Aber auch mit unseren Glaubensgeschwistern brauchen wir Geduld. Ale i również wobec naszych współwierzących musimy być cierpliwi. Manchmal sind sie schneller als wir. Czasami są szybsi niż my. Und dann könnten wir ungeduldig werden. I wtedy możemy być się zniecierpliwić. Manchmal sind sie langsamer als wir, dann werden wir noch ungeduldiger. A jeśli są wolniejsi od nas, to jesteśmy jeszcze bardziej niecierpliwi. Deshalb Langmut. Dlatego ta cierpliwość. Das nächste Stück ist Freundlichkeit. Kolejny punkt to jest uprzejmość albo przyjazność. Wie freundlich ist der Jesus mit den Menschen umgegangen. Jakże uprzejmie obchodził się Pan Jezus z ludźmi. Ich kann mir vorstellen, dass der Jesus die Kinder auf den Arm genommen hat, wie er sie angeschaut hat. I jak Pan Jezus brał dzieci na ręce, w jaki sposób patrzył na nie. Das steht da zwar nicht, aber das war kein unfreundlicher Blick. Nie mamy zapisane tutaj, ale z pewnością nie był to nieprzyjazne, nie było to nieprzyjazne spojrzenie. Das war ein liebevoller und freundlicher Blick. To było spojrzenie pełne miłości, pełne przyjaźni. Und auch das ist ein Teil der Frucht des Geistes für uns. I również to jest częścią tego owocu ducha dla nas. Es gibt Menschen, die sind von Natur aus freundlich. Są ludzie, którzy z natury są przyjaźni. Die haben es etwas leichter. Dla nich jest to łatwiej. Gibt Menschen, die sind von Natur aus eher unfreundlich. Są ludzie, którzy z natury są nieprzyjaźni. Die haben es etwas schwieriger. Dla nich jest to trudniejsze. Aber für uns alle gilt etwas von dieser Freundlichkeit des Herrn Jesus auszustrahlen. Ale dla nas wszystkich to jest ten punkt, abyśmy promieniowali, coś oddawali z tej uprzejmości Pana Jezusa. Das nächste ist Gütigkeit. Kolejnym punktem jest dobroć. Ach, wie gütig war unser Herr. Jak dobrym był nasz Pan. Güte bedeutet, dass man anderen etwas Gutes gibt. Dobroć oznacza, że komuś dajemy coś dobrego. Das hat der Jesus getan. To właśnie uczynił Pan Jezus. Er hat Güte erwiesen. On okazał dobroć. Und auch das dürfen wir von unserem Herrn lernen. I również tego możemy uczyć się od naszego Pana. Frucht zu bringen bedeutet anderen gegenüber gütig zu sein. Przynosić owoc to oznacza być dobrym wobec innych. Nicht streng und hart, nie twardym, ostrym, sondern gütig und liebevoll. Ale dobrym i pełnym miłości. Das nächste ist Treue. I kolejnym punktem jest wierność. Treue ist Zuverlässigkeit, konstante Zuverlässigkeit. Wierność to oznacza ta stała pewność bycie pewnym. Der Jesus wird der treue Zeuge genannt. Pan Jezus jest nazwany wiernym świadkiem. Und Gott möchte auch bei uns etwas von dieser Treue, von dieser Zuverlässigkeit sehen. I Bóg też chce u nas widzieć coś z tej wierności. Das nächste ist Sanftmut. Kolejnym punktem jest łagodność. Da geht es darum, wie reagieren wir, wenn man uns angreift. To jest pytanie, w jaki sposób reagujemy, gdy ktoś nas atakuje. Und auch da können wir nur von unserem Herrn lernen. Również tu możemy się tylko i wyłącznie uczyć od naszego Pana. Er war sanftmütig. On był łagodny. Er sagt, lernt von mir, ich bin sanftmütig. Pan mówi, uczcie się ode mnie, że jestem łagodnego serca. Der Jesus hat nicht hart reagiert, wenn man ihn angegriffen hat. Pan Jezus nie reagował tak ostro, gdy go atakowano. Er ist sanftmütig mit den Menschen umgegangen. On łagodnie obchodził się z ludźmi. Und das letzte Stück ist Enthaltsamkeit. I ostatnim punktem jest wstrzemięźliwość. Das bedeutet Selbstbeherrschung.
To oznacza samoopanowanie. Das heißt, man kontrolliert sich selbst. To oznacza, że samego siebie kontrolujemy. Man lässt sich nicht einfach gehen. Nie pozwalamy tak wybuchnąć. Es gibt manchmal Menschen, die sagen, ich bin eben so, ich kann mich nicht ändern. Są ludzie, którzy mówią, taki już jestem i nie zmienię się. Aber das sollten wir als Christen nicht tun. Ale jako chrześcijanie nie powinniśmy tak mówić. Es ist eine Ausrede, wenn wir sagen, ich bin eben so. To jest wymówka, jeśli mówimy, taki już jestem. Wir sollen lernen, uns selbst zu kontrollieren. Powinniśmy się uczyć samokontroli. Ich nenne mal als Beispiel Mose. Jako przykład podam Mojżesza. Mose war ein Mensch, der sehr aufbrausend sein konnte. Der sich sehr, sehr wütend werden konnte. Mojżesz był takim człowiekiem, który potrafił się wściec. Er hat den Zorn an Menschen erschlagen. On w gniewie zabił człowieka. Und was ist aus diesem Mose geworden? I co wyszło, czy co stało się z tym Mojżeszem? Gott sagt nachher, ist der sanftmütigste Mann auf der Erde. Bóg mówi o nim, to był najpokorniejszy, najłagodniejszy człowiek na całej ziemi. Da sehen wir, was Selbstbeherrschung bedeutet. To tu widzimy, co oznacza to ta wstrzemięźliwość czy opanowanie. Jemand, der sich kontrolliert, kann, obwohl seine Natur anders ist, sanftmütig sein. Ktoś, kto się kontroluje, to potrafi, mimo tego, że jego natura jest inna, potrafi się kontrolować. Es ist etwas Wunderbares, diese Frucht des Geistes anzuschauen. To jest coś pięknego, gdy ten owoc Ducha można przeglądać. Noch einmal, das ist eine Frucht. To jest jeden owoc. Wir können uns jetzt hier nicht so ein paar Dinge rauspicken. Nie możemy z tego wyciągnąć kilka rzeczy, sondern das Ganze gehört zusammen. Ale to wszystko należy do jednego owocu. Das ist wie so eine Blüte mit verschiedenen Blütenblättern, die zusammengehören. To jest jak kwiat, który ma wiele płatków, które należą do tego jednego kwiatu. Das ist diese herrliche Frucht des Geistes, die der Jesus, die der Heilige Geist bei uns hervorbringen möchte. To jest ten owoc Ducha, który Duch Święty chce w nas wzbudzić. Jetzt gehen wir zum 2. Timotheusbrief, Kapitel 2. I przejdźmy jeszcze do 2. Tymoteusza 2. Und wir lesen Vers 6. 2. Timoteusz 2, Vers 6. Drugi rozdział, 6 wiersz. Rolnik, który pracuje, powinien najpierw korzystać z plonów. Und daneben noch ein Vers aus Galater, Entschuldigung, aus Jakobus 5. I jeszcze do tego jeden wiersz z Jakuba 5. Jakobus 5, Vers 7. 7 wiersz. Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Hier wird das Bild gebraucht eines Ackerbauern, der etwas pflanzt, um Frucht zu bekommen. Tutaj jest użyty obraz rolnika, który uprawia pole, by otrzymać owoc. Und auf den ersten Blick erscheint es so, als wenn diese beiden Verse einander widersprechen. I na pierwszy rzut oka można by powiedzieć, że te dwa wiersze są sobie przeciwstawne. In 2. Timotheus 2 heißt es, der Ackerbauer muss arbeiten, damit er Frucht bekommt. 2. Tymoteusza czytamy, rolnik, który pracuje, powinien najpierw korzystać z plonów. In Jakobus 5 steht, der Ackerbauer kann gar nichts machen, er muss Geduld haben. A w Jakuba czytamy, że ten rolnik nie może nic zrobić, musi najpierw czekać na ten owoc. Weil Gott das Wachstum bewirkt. Bo Bóg powoduje ten wzrost. Was stimmt denn? Co jest prawdą? Hat Paulus recht oder hat Jakobus recht? Czy Paweł ma rację, czy Jakub? Beide haben. Obaj mają rację. Das sind zwei verschiedene Seiten. To są dwie różne strony. Paulus betont die Seite unserer Verantwortung. Paweł podkreśla stronę naszej odpowiedzialności. Und er sagt uns, von nichts kommt nichts. I mówi, z niczego nic nie będzie. Ihr müsst euch anstrengen, damit Frucht hervorkommt. Musicie dołożyć wysiłku, by ten owoc wzrósł. Die kommt nicht von selbst. Ten owoc nie wzejdzie sam z siebie. Aber Jakobus sagt, ihr könnt gar nichts machen. Ihr müsst darauf warten, dass Gott es wachsen lässt. A Jakub mówi, nic nie jesteście w stanie dołożyć do tego, musicie czekać, aż Bóg da ten wzrost. Nun, ich habe vom Ackerbau auch keine Ahnung.
I jeśli chodzi o rolnictwo, to też mam niewiele pojęcia. Aber das eine verstehen wir, glaube ich, alle. Ale jeden punkt myślę, że każdy rozumie. Wenn der Ackerbauer nicht sich Mühe gibt zu säen und zu kultivieren, dann kommt keine Frucht. Jeśli rolnik nie zasieje i nie obrobi tego, to nie będzie z tego owocu. Aber genauso wissen wir auch, wenn Gott nicht Sonne und Regen schenkt und Wachstum, dann kommt auch nichts. Ale i dokładnie też to wiemy, że jeśli Bóg nie da słońca, nie da deszczu, to też nic nie wzrośnie. Also im natürlichen Leben ist das auch nicht anders. I w naszym życiu jest wcale nie inaczej. Wir müssen etwas tun, damit etwas hervorkommt. Musimy coś uczynić, aby coś z tego wyszło. Und trotzdem können wir nichts tun, ohne dass Gott etwas bewirkt. A z drugiej strony nie możemy nic zrobić, jeśli Bóg nie podaruje, nie zdziała tego. Gibt ein Vers im Alten Testament, der das sehr schön illustriert. Jest jeden wiersz w Starym Testamencie, który to pięknie ilustruje. Psalm 27. Psalm 27. In Vers 4 am Anfang heißt es: Eins habe ich von dem Herrn erbeten, danach will ich trachten. Czwarty wiersz czytamy: O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam. Auch hier könnte man jetzt wieder die Frage stellen: Ja, was denn? I tutaj by można było postawić pytanie: to o czym jest mowa? Soll ich beten? Czy mam się modlić? Oder soll ich mich anstrengen? Albo mam zabiegać? Und die Antwort lautet beides. A odpowiedź brzmi: obie. Wir beten, weil alles von Gott kommt. Modlimy się, prosimy, bo wszystko od Boga pochodzi. Aber wir haben auch Verantwortung, uns Mühe zu geben. Ale naszą odpowiedzialnością jest dołożyć trudu, wysiłku. Das ist beim Fruchtbringen nicht anders. I przy przynoszeniu owocu nie jest wcale inaczej. Das kommt nicht von selbst. To nie przychodzi samo z siebie. Wir müssen uns bemühen. Musimy dokładać starań. Aber alles bemühen nützt nichts, wenn Gott nicht die Frucht hervorbringt. Ale to nasze staranie nie przyniesie za wiele, jeśli Bóg nie tego nie da. Wir haben gesehen, es ist wie Frucht des Geistes. Widzieliśmy, że jest to owoc Ducha, wie der Heilige Geist in uns bewirkt. Który Duch Święty w nas wzbudza. Ich möchte ganz zum Schluss noch auf einen ganz anderen Aspekt hinweisen. I na koniec chciałbym wskazać na jeszcze całkiem inny aspekt. Wir lesen aus Psalm 127. Przeczytajmy z Psalmu 127. Entschuldigung, Psalm 126. Przepraszam, Psalm 126. Vers 5 und 6. Piąty i szósty wiersz. Ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. Hier haben wir einen etwas anderen Gedanken vor uns, aber der hat auch was mit Fruchtbringen zu tun. Tutaj mamy trochę inną myśl, ale też ma do czynienia z przynoszeniem owocu. Hier geht es darum, dass unser ganzes Leben die Zeit ist, wo wir säen. Tu chodzi o to, że nasze całe życie jest czasem, gdzie siejemy. Und dass im Himmel der Augenblick kommt, wo Gott diese Saat belohnt. I w niebie nadejdzie taki czas, gdzie Bóg ten siew wynagrodzi. Hier geht es nicht direkt um Frucht, aber hier geht es um Ernte. Tutaj nie tak bardzo jest mowa o owocu, ale o żniwie. Und hier wird gesagt, die mit Tränen säen. I tu jest mowa, ci, którzy sieją z łzami, werden die Frucht mit Jubel ernten. Będą zbierali z radością. Das zeigt uns, dass die Zeit, wo wir säen hier auf dieser Erde, oft eine schwierige Zeit ist. To nam pokazuje, że czas, gdy siejemy na tej ziemi, często jest tym ciężkim czasem. Es kann mit Tränen sein. Może być to we łzach. Aber dann kommt der Moment, wo wir mit Jubel ernten. Ale nadejdzie moment, gdzie będziemy zbierać z radością. Das ist dann, wenn wir bei unserem Herrn sind. Wtedy, gdy będziemy u naszego Pana. Und dann wird uns der Jesus gezeigt. Tam będzie pokazany nam Pan Jezus. Wir haben mit dem Herrn Jesus angefangen. Zaczęliśmy o Panu Jezusie. Ich bin der wahre Weinstock. Ja jestem krzewem winnym. Und wir wollen auch mit dem Herrn Jesus enden. I chcemy również skończyć z Panem Jezusem. In Vers 6 heißt es: Er geht hin unter Weinen und trägt den Samen zur Aussaat. On kto wychodzi z... Er geht hin unter Weinen. Geht. U nas mamy kto wychodzi z płaczem, w języku niemieckim jest on wychodzi z płaczem niosąc ziarno swoje. Er geht hin und er kommt rein mit Jubel.
I on wraca z radością, niosąc snopy swoje, tak jest w niemieckim. Also in diesem Vers geht es um den Herrn Jesus. Tu w tym wierszu jest mowa o Panu Jezusie. Es geht darum, dass hingegangen ist nach Golgatha. Chodzi o to, że on poszedł na Golgotę. Und hat das Werk vollbracht. I dokonał tego dzieła. Das war seine Saat, die gesät hat. To jest ten siew, który on posiał. Unter schwierigsten Umständen. W tych najcięższych, najtrudniejszych okolicznościach. Und dann kommt der Moment, wo mit Jubel seine Gaben trägt. I nadejdzie moment, gdzie on będzie te snopy swoje z radością niósł. Das ist das, was wir in Jesaja 53 finden. To jest to, co mamy w Izajasza 53. Vers 11. 11 wiersz. Za mękę swej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. No. Yes. Da haben wir das ganz deutlich. Der Jesus hat Mühe und Mühsal gehabt, den Samen zu säen. Pan Jezus z trudem, z płaczem siał to. Und dann freut er sich an der Frucht und sättigt sich daran. I potem on cieszy się z tego owocu i nasyci się nim. Die größte Frucht, die je jemand für Gott gebracht hat, ist die Frucht, die der Jesus gebracht hat. Największy owoc, jaki ktoś kiedykolwiek przyniósł Bogu, to jest Pan Jezus. Es wird eine unendlich große Frucht sein. To będzie nieskończenie wielki owoc. All die erlösten Heiligen, die einmal bei dem Herrn Jesus sein werden. Wszyscy zbawieni święci kiedyś u Pana Jezusa. Wenn der Jesus sagt, ich und die Kinder, die du mir gegeben hast. Gdy Pan Jezus mówi, ja i dzieci, które Ty mi dałeś. Das ist die größte Frucht für Gott. To jest ten największy owoc dla Boga. Aber das darf uns jetzt motivieren, auch Frucht zu bringen. Ale to nas może i teraz już motywować, aby ten owoc przynosić. Durch die der Vater verherrlicht wird. To jest to, przez co Ojciec może być uwielbiony. So wie wir das in unserem Lied gesungen haben, sollte es unser Wunsch sein, die Früchte zu tragen. Tak jak też w pieśni śpiewaliśmy, to powinno być naszym życzeniem, aby te owoce wydawać, ten owoc wydawać. A Bóg będzie się z tego cieszył. Owocem ducha są miłość, radość, pokój i cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wiara, łagodność, wstrzemięźliwość, przeciw takim nie ma prawa. Owocem ducha są miłość, radość, pokój i cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wiara, łagodność, wstrzemięźliwość, przeciw takim nie ma prawa. Przeciw takim nie.